Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kolejnej lekcji ze mną. Tym razem będziemy powtarzać dalej geometrię trójkąta z elementami geometrii koła. Zapraszam bardzo gorąco. Na tym spotkaniu chciałam Tobie zwrócić szczególną uwagę na trójkąt 30, 60, 90 stopni, czy też trójkąt 45, 45, 90 stopni. Zwróć uwagę, że te trójkąty pomogą Ci w rozwiązywaniu zadań z geometrii płaskiej, jak również w rozwiązywaniu zadań ze stereometrii. A więc bardzo ważne trójkąty i tymi się dzisiaj zajmiemy. Jak również chciałam przypomnieć elementy właśnie związane z polem trójkąta, jakie znamy wzory na pola trójkątów, czy też na wycinek kołowy, na pole koła. To wszystko będzie zawarte w zadaniach, które przygotowałam na to nasze spotkanie, a więc bardzo serdecznie zapraszam. Zadanie numer 1 to zadanie z matury z czerwca 2019 roku. Dany jest trójkąt rozwartokątny ABC, w którym kąt ACB ma miarę 120 stopni. Ponadto wiadomo, że BC ma długość 10, że AB ma długość 10 pierwiastka z 7. Zobacz rysunek. Ja ten rysunek oczywiście przerysowałam, tutaj przygotowałam na tablicy. Oblicz długość trzeciego boku tego trójkąta ABC. A więc trzeci bok, jak widzisz tutaj na naszym rysunku, to będzie bok ten, czyli ja go zaznaczę X i nasze X jest do znalezienia, czyli nasze X to jest pytajnik. No więc, ten trójkąt, no co by można było zrobić? No, młodzież dość nie lubi trójkątów rozwartokątnych, ale popatrzmy, jeżeli my sobie przedłużymy naszą podstawę tutaj odpowiednio, prawda, i zrzutujemy wysokość poprowadzoną z wierzchołka tutaj B, wysokość zawsze pada pod kątem prostym, więc ja zaznaczę kąt prosty, zaznaczę tutaj, że to jest wysokość, prawda, to teraz co dalej możemy czynić? A więc tutaj uzupełnimy sobie do 180 stopni. Tu mamy 120, to brakuje nam 60 stopni, żeby nam wyszedł kąt półpełny. To są zresztą dwa kąty przyległe. A więc, skoro tu jest 60, no to u góry w tym trójkącie będzie 30 stopni. Skoro tak, to pamiętamy, pojawił nam się trójkąt, ja na czerwono go tutaj zakreślę, to jest trójkąt nasz kochany, 30, 60, 90 stopni. I co z takim trójkątem począć? Najprościej użyć metod, które znamy już od szkoły podstawowej, a więc naprzeciwko kąta 30 stopni, czyli w tym miejscu, popatrz, tu masz kąt 30 stopni, naprzeciwko niego, tego kąta 30 stopni, leży sobie bok długości, a niech będzie jakieś A, podpiszemy, no nie było literki A, więc możemy napisać. Dalej, naprzeciwko kąta 60 stopni, zatem leży bok długości A pierwiastka z 3. I naprzeciwko kąta 90 stopni leży bok długości 2a, czyli nasze 10, jak widzisz na naszym rysunku wszystko widać, to jest nasze 10, to jest nasze 2a. Jak podzielę przez 2, otrzymuję, że nasze a to jest 5. A więc, skoro a jest równe 5, no to co nam to dało? Dało nam to to, że ja tutaj mogę napisać piąteczkę. A z kolei tutaj za a jak podstawię 5, to będę miała 5 pierwiastków z 3. I uzyskałam teraz wysokość. Ja popatrz, jakie ja trudności równanko rozwiązałam. No proszę Cię, 2a równa się 10, a wyszło równe 5, a reszta wszystko na rysunku pięknie jest zaznaczone. No to skoro tak, to teraz jak wyliczyć tego x-a? Myślę, że najprostszym sposobem byłoby dla trójkąta naszego tego największego prostokątnego, prawda, jakbym ja tutaj zaznaczyła D, czyli dla trójkąta ADB, zastosować twierdzenie Pitagorasa. Dla tego trójkąta tylko zaznaczyć sobie, że ten bok AD to jest jakby nasz szukany bok, na przykład napisać Y. No to stosujmy. Czyli tak, podstawa, czyli Y do kwadratu dodać. Ta wysokość, czyli 5 pierwiastków z 3 do kwadratu, równa się i ta przeciwprostokątna, czyli u nas 10 pierwiastków z 7 i to też do kwadratu. No to skoro tak, no to podnosimy y kwadrat, dodać.
Tu mam 5 do kwadratu, czyli 25, razy tu będzie 3, czyli 25 razy 3 to jest 75, to się równa. 10 do kwadratu to 100, a 100 razy z tego wyjdzie pierwiastek z 7 do kwadratu to 7, czyli 100 razy 7 to jest 700. No to skoro tak, to jak ja teraz przerzucę to 75, to będę miała 700 minus 75, czyli będę miała 625. Jak spierwiastkuję, to akurat przepiękna mi wyszła liczba, bo mi wyszła liczba 25. Wniosek z tego, jeżeli moje Y na naszym rysunku to było A odcinek AD wynosi 25, to moje X patrząc na rysunek to będzie od 25 odjąć moje 5, które tu widzimy, czyli po prostu będzie 20. I to moje x równe 20 to jest ten trzeci bok tego trójkąta, konkretnie długość tego trzeciego boku trójkąta ABC, czyli boku AC. Zadanie numer 2 to zadanie z matury z sierpnia 2019 roku. Wierzchołki A i C trójkąta ABC leżą na okręgu o promieniu R, a środek S tego okręgu leży na boku trójkąta AB. Zobacz rysunek. No to ja rysunek tutaj przerysowałam. Prosta BC jest styczna do okręgu w punkcie C, a ponadto AC to jest R pierwiastka z 3. Wykaż, że kąt ACB ma miarę 120 stopni. Jest to zadanie dowodowe, czyli musimy mieć tak, założenie. Założeniem jest rysunek, to co przepisałam z treści. Natomiast naszą tezą jest to, co trzeba wykazać. Czyli tutaj przed tym napiszemy teza, że miara kąta ACB to jest 120 stopni. My mamy podane w treści tam, tego nie zaznaczyłam, ale zaraz zaznaczymy, że prosta nasza BC jest styczna do okręgu. Bardzo ważna rzecz. Ale nanieśmy sobie na rysunek to, co wiemy. Wiemy, że ten okrąg ma promień R, czyli mała literka R. Tu mamy promień od A do S. Od S do tego punktu jakiegoś sobie nazwijmy D też jest promień. Natomiast od A do C mamy R pierwiastka z 3. Dobrze, bardzo ważna informacja, którą musimy wykorzystać, to to, że ta prosta BC jest styczną. Co to znaczy styczna? To znaczy, że jak poprowadzę promień tego naszego okręgu do punktu styczności, to promień do punktu styczności zawsze do tej stycznej, prawda? Ten promień do tej stycznej pada pod kątem prostym, ale to jest ten promień od środka okręgu do tego punktu styczności. I ten promień, który oczywiście też ma długość R, tu jest ważna sprawa, że jest kąt prosty i to już zapiszemy w dowodzie. Czyli w dowodzie rzeczą oczywistą, wynikającą z treści zadania jest to, że kąt SCB wynosi 90 stopni. Możemy sobie napisać, bo styczna, ta prosta jest styczna. Taka informacja krótka, bo styczna. Czyli kąt SCB ma 90 stopni. No dobrze, no to teraz lećmy dalej. Skoro tu ma 90 stopni, no to tutaj ten kawałeczek to jest kąt jakiś alfa. Skoro ten trójkącik, widzimy, ma R i R, to on jest równoramienny, to tutaj też będzie alfa. I zapiszmy sobie to w naszym dowodzie. Czyli kąt ACS równa się kątowi CAS równa się alfa. Napiszemy sobie, bo równoramienny trójkąt. Bo trójkąt równoramienny, więc możemy sobie zapisać alfa, alfa. Czyli żeby wykazać, że ten mój kąt ACB, popatrz, ACB ma 120 stopni, to ja muszę wykazać, że moje alfa to 30. No, czyli gdzieś jakiś ten trójkąt, może 30, 60, 90 będzie, no ale mało jeszcze. Musimy sobie tutaj coś poprowadzić. I tak, jeżeli masz okrąg w ogóle podany w zadaniu maturalnym, to są kąty jakieś, no bo trójkąt wiadomo ma kąty, to dobrze by było się zastanowić, czy czasem tu nie będzie kątu jakiegoś może wpisanego, jakiegoś kąta środkowego, a może jakiegoś kąta opartego na półokręgu wpisanego. No tutaj od razu dobrze by było poprowadzić jeszcze, połączyć wierzchołek C z tym punktem naszym D. Ja to połączę i zauważymy pewną bardzo ważną rzecz. Kąt ACB, ja zapiszę ten kąt ACD, tak, ten kąt ACD to jest kąt oczywiście, który ma miarę 90 stopni. Dlaczego? Dlatego, że on jest w
wpisanym kątem, popatrz, ten kąt ACD, jest kątem wpisanym i on jest oparty na półokręgu. Zapiszemy, bo wpisany, oparty na półokręgu, albo mówimy czasem na średnicy. Też tak czasem można powiedzieć, że oparty na średnicy. Wtedy, jak jest kąt wpisany, oparty na półokręgu lub w skrócie na średnicy, pamiętaj, ma miarę 90 stopni. No to skoro on ma miarę 90 stopni, ja go może tutaj zaznaczę taką kropeczką, odtąd dotąd jest 90 stopni, to skoro tak, to popatrzmy, można by było się zastanowić nad jego bokami tego trójkąta. Czyli tak, jeden z boków to jest 2R, ten bok to jest R pierwiastka z trzech, no to tego nie mamy, x napiszmy. I zastosujmy twierdzenie Pitagorasa, czyli x do kwadratu dodać, czyli ten bok do kwadratu dodać ten bok, czyli R pierwiastka z trzech do kwadratu równa się ten najdłuższy bok, czyli nasze 2R i to też do kwadratu. Zatem, no piszmy dalej, x do kwadratu dodać. Jak to podniesiemy, to będziemy mieć 3R kwadrat równa się. To podniesiemy 4R kwadrat. Przerzucę na tą stronę i będę miała, że x kwadrat to się równa 4r kwadrat. Będę miała, jak przeniosę, minus 3r kwadrat, czyli będę miała po prostu r kwadrat. Jak spierwiastkuję, to dochodzę do wniosku, że x to się równa r. Jakbyś dobrze popatrzył, to mógłbyś to od razu wykapować, właśnie jeżeli znasz doskonale trójkąt 30, 60, 90 stopni. I teraz, skoro tu jest r, jak widzimy, skoro tu jest 2r, a tu jest r pierwiastka z 3, to my na podstawie trójkąta 30, 60, 90 stopni możemy jasno stwierdzić, że nasze tutaj, nasze alfa to będzie 30 stopni. Popatrz, naprzeciwko 30 stopni, ja tu zapiszę, naprzeciwko 30 stopni jest jakieś r, naprzeciwko tutaj 90 stopni jest 2r, a naprzeciwko 60, bo tu będzie wtedy 60 stopni, jest r pierwiastka z 3, czyli trójkąt 30, 60, 90 stopni, na przykład się kłania. Skoro tak, skoro alfa jest 30, to ja już teraz mogę zapisać, że mój kąt ACB, jak widzimy na naszym rysunku, ACB składa się z tego naszego alfa, czyli 30 stopni, dodać tej mojej czerwonej kropeczki tutaj, czyli 90 stopni. A więc to jest 120 stopni, co oczywiście kończy w naturalny sposób mój dowód. No, część osób w tym zadaniu mogłaby się pogubić, bo jak widzisz, ja tutaj używałam kolorów, żeby było łatwiej, prawda? Tu skorzystałam z trójkąta równoramiennego, tu skorzystałam z twierdzenia Pitagorasa, tu gdzieś skorzystałam z trójkąta 30, 60, 90 stopni, tam gdzieś znowu skorzystałam z tego, że mamy kąt wpisany, oparty na półokręgu, że on jest prosty. No, żeby zadanie dowodowe na maturze, chociażby podstawowej, rozwiązać, to musisz być świetny z matematyki, bo liczysz wtedy na wynik około 100% na maturze podstawowej z matematyki. Dlatego te zadania są przeznaczone dla osób właśnie wyróżniających się z matematyki. Zadanie numer 3. Oblicz pole trójkąta o bokach. A ma długość 14 pierwiastka z 2, B ma długość 16 i kąt pomiędzy nimi to alfa o mierze 135 stopni. Ja przygotowałam rysunek ze względu na to, że jest kąt 135 stopni, to znaczy, że trójkąt jest rozwartokątny, więc dlatego taki też rysunek zrobiłam. Zaznaczę na rysunku, że to jest 135 stopni. Mamy w ogóle policzyć pole trójkąta o tych zadanych właśnie wielkościach, czyli tak, największy tutaj z tych dwóch podanych boków to jest 14 pierwiastka z 2. Możesz przy użyciu kalkulatora to oszacować, więc no niech będzie tutaj 14 pierwiastków z 2. Natomiast ten drugi bok to 16 i on jest tutaj. Popatrz, bardzo ważne w tym zadaniu jest stwierdzenie, że kąt między nimi, czyli są jakieś dwa boki, u mnie te dwa boki i kąt między nimi to 135 stopni. Jak już tyle wiemy, to bardzo dużo wiemy. Dlaczego? Dlatego, że był taki wzór na pole trójkąta, jak miałeś podane dwa boki i kąt między nimi. Ja ten wzór zapiszę. To było 1/2 a razy b razy sinus jakiegoś alfa. Być może w tablicach nie będziesz miał alfa, tylko 1/2 a razy b razy sinus gamma, ale to naprawdę nie ma znaczenia, jaką literką ja sobie to oznaczę. Czy to będzie alfa, czy gamma. Ważne, że wiesz, że ten kąt alfa jest zawarty między tym
i tym bokiem. To jest bardzo ważne. To nie może być, to nie mogą być dwa byle jakie boki. To muszą być boki i między nimi zawarty kąt podany w treści. No to proszę bardzo, podstawmy sobie do tego wzoru, czyli lecimy. Jedna, druga, razy. Nasze A to 14 pierwiastków z dwóch, razy. Nasze B to 16, razy sinus, uwaga, 135 stopni. No jedynie, co nam się może nie podobać w tym, to ten sinus kąta rozwartego. No ale musimy to umieć. Skracamy. Dwójka z czternastką się nam skróci i mamy, że pole trójkąta to się równa. Tu nam się do jedynki skróciło, więc zapiszę 7 pierwiastka z 2 razy 16 razy. I teraz uwaga, sinus 135 stopni. Nieraz młodzież ma z tym problem. A co wystarczy zrobić? Wystarczy zapamiętać, że dla kąta rozwartego sinus jest taki sam jak dla kąta ostrego, ale pod warunkiem, że od 180 stopni odejmiesz sobie 135 stopni, możesz sobie to gdzieś na boku zrobić, wychodzi Ci 45 stopni i w tablicy, albo w głowie najlepiej, poszukać wartości sinusa dla 45 stopni. Na pewno znajdziesz. Wynosi pierwiastek z 2 nad 2. Tak się składa, że w przypadku sinusa, sinus dla kąta 45 jest taki sam jak sinus dla kąta 135. Bo już kosinus już się tutaj zmienia znak. A w przypadku sinusa, pamiętaj, jest dokładnie tak samo. Sinus dla kąta w pierwszej ćwiartce i dla kąta w drugiej ćwiartce ma takie same wartości, ale pod warunkiem, że te dwa kąty dają w sumie 180 stopni, prawda? No bo to musi być ta zależność. 45 i 135 daje 180, więc sinusy tych dwóch kątów są takie same. No to dobra, to skróćmy sobie jeszcze tą dwójeczkę tutaj z tą szesnastką i będziemy mieć, że pole trójkąta jest 7 pierwiastków z 2 razy 8 pierwiastków z 2. Czyli pomnożymy sobie liczby z liczbami. 7 razy 8, no to mamy oczywiście 56 i pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 sobie mnożymy, bo tak nam pasuje, to jest pierwiastek z 4, czyli po prostu 2. A więc 56 razy 2 mamy 112. I tyle wynosi pole tego trójkąta. Nie było jednostek, więc wystarczy tak zostawić. Pole trójkąta to 112. Zadanie numer 4. Promień okręgu opisanego na trójkącie ma długość 7,5 cm. Zaś jego pole wynosi 54 cm². Wiedząc, że dwa jego boki mają długości 15 cm oraz 12 cm, oblicz długość trzeciego boku tego trójkąta. Ja nawet, widzisz, rysunku tutaj nie przygotowałam, ze względu na to, że to jest takie zadanie, taki trójkąt, gdzie jest dość dużo informacji, prawda? Bo tak, znam promień okręgu opisanego na tym trójkącie, znam pole, znam dwa boki, potrzebuję trzeciego boku. Wydawałoby się nawet, że rysunek jest zbędny, aczkolwiek najważniejsza informacja w tym zadaniu jest to, że jest podany promień okręgu opisanego na trójkącie, młodzież nie za bardzo to lubi. Dlatego, że promień okręgu opisanego wydaje się już okrąg opisany, o strasznie trudne zadanie. A zobacz, to wcale trudne zadanie nie będzie, tylko musisz zlokalizować, gdzie, w jakim wzorze występuje duże R. Otóż tak się składa, że to duże R występuje w odpowiednim wzorze na pole trójkąta. Ja ten wzór zapiszę. On wygląda tak, że pole dowolnego trójkąta, nie wiem jaki to jest rodzaj trójkąta, dowolny, z tych informacji mam za mało, żeby wywnioskować jaki to jest trójkąt, prawda? A więc pole trójkąta to się równa i teraz będzie tak. A razy B razy C, czyli w liczniku mamy iloczyn wszystkich boków, a w mianowniku mamy 4 razy R, gdzie to R to jest promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Ja uważam, że ten sposób, wykorzystanie tego wzoru w tym zadaniu jest najprostszą rzeczą na świecie. Tylko, że nie każdy się kapnie, że jak jest podane duże R, to powinno mi się to skojarzyć z polem. No ale jest też podane pole, więc takie naturalne skojarzenie, aczkolwiek no, młodzież nieraz ma z tym problemy. Jednostki mamy uzgodnione wszystkie, więc podstawiamy. Pole trójkąta to 54, to się równa. A jest podane 15, B jest podane 12, a C nie jest podane. Czyli piszemy 15 razy 12 razy C. Na dole mamy 4 razy nasze R, czyli 7,5. No to próbujemy coś tu zrobić. No, najprościej by było nam oczywiście skrócić. No tak się składa, że czwórka się skróci z dwunastką. Tu będzie jeden, tu będzie trzy. I tak się składa, że 7,5 się skróci z piętnastką, bo 7,5 dodać 7,5 to jest 15, czyli tu będziemy mieć 2. Zatem zapiszemy, że nasze 54 to się równa. 2 razy 3 to 6, razy C, czyli 6C,
No a na dole jest 1, więc nie mam przez co dzielić. No więc mam równanie 6c to 54, dzielę przez 6 i otrzymuję, że moje c wynosi 9, oczywiście w domyśle centymetrów. Nie byłam proszona o to, żeby powiedzieć, jaki to trójkąt, prawda? Ja miałam tylko policzyć długość trzeciego boku, więc dlatego Tobie powinno się to skojarzyć, że we wzorze właśnie odpowiednim na pole trójkąta jest tam iloczyn trzech boków, długości trzech boków, a razy b razy c. Więc mamy a, mamy b, brakuje c. Więc idealne zadanie na wykorzystanie właśnie tego wzoru. I z tego wzoru właśnie wyszło nam, że długość trzeciego boku to 9 cm. Zadanie numer 5. Pole trójkąta równobocznego wynosi 25 pierwiastków z 3 cm kwadratowego. Odlicz długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie, czyli ja tutaj z treści zapisałam właśnie to pole, ile wynosi i duże R równa się pytaniem. Promień okręgu opisanego, czyli duża literka R. No i Tobie powinno się to skojarzyć teraz tak. W tym zadaniu jest mowa o trójkącie równobocznym. Trójkąt równoboczny to jest najważniejszy trójkąt, jaki musisz znać do matury. I w tablicach jest bardzo dużo wzorów, które Tobie mogą się przydać w różnych momentach, prawda, w różnych momentach Twojej nauki matematyki, bo czy to w stereometrii, czy to w bryłach obrotowych, gdzieś się może pojawić jakiś trójkąt równoboczny również, czy może się nam pojawić trójkąt równoboczny właśnie w naszej planimetrii, czy też w geometrii analitycznej. Dlatego akurat te wzory są dosyć ważne, dlatego że ten trójkąt równoboczny no, często gdzieś tam w różnych momentach bywa. I tak, wzór na pole trójkąta równobocznego jest taki. Może pamiętasz, a kwadrat pierwiastka z 3 nad 4. Jest to fajny wzór zapisany za pomocą tylko i wyłącznie długości boku tego trójkąta. Ja nawet tego trójkąta nie rysowałam, bo w trójkącie równobocznym jest tak łatwo, są gotowe wzory, tak jakby na tacy podane, tylko je wykorzystać. No to pod pole trójkąta podstawiamy 25 pierwiastków z 3, to się równa a kwadrat pierwiastków z 3 nad 4. No pomnóżmy obustronnie razy 4, no żeby tej nieszczęsnej czwórki się tu pozbyć, ale tu się pomnoży, czyli 25 razy 4 to jest oczywiście 100 pierwiastków z 3, to się równa, te czwóreczki nam się skrócą, czyli będzie a kwadrat pierwiastków z 3. Teraz podzielę obustronnie przez pierwiastek z 3, albo po prostu zwyczajnie go zlikwiduję, bo po jednej i po drugiej stronie jest taki sam, prawda? A więc otrzymam, że 100 to jest a kwadrat. Może przerzucę sobie tak strony, żeby było wygodnie. Spierwiastkujemy i wyjdzie nam, że a to jest po prostu 10. Czyli długość naszego boku trójkąta równobocznego to 10 cm. No ale przecież nie o tym była mowa. Ja muszę znaleźć duże R. No i kłaniają nam się kolejne wzory. Po pierwsze, pasuje nam wyliczyć małe h, czyli wysokość w trójkącie właśnie równobocznym, no bo będzie nam ona potrzebna. A to jest wzór. Jak nie pamiętasz, jest on też w tablicach. Pod a podstawiamy dziesiątkę, czyli będzie 10 pierwiastków z 3 nad 2. 10 się skróci nam z dwójką i będziemy mieć tutaj 5 pierwiastków z 3 cm. No jeszcze nie koniec, bo jeszcze jeden wzór używamy, który też jest w tablicach, że duże R to jest 2/3 naszej wysokości, prawda? Z tej wysokości 2/3 to jest promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym. Czyli 2/3 pomnożone przez nasze 5 pierwiastków z 3. Jak masz problem z takim mnożeniem, to napisz sobie nad 1 i problem powinien zniknąć. No bo mnożymy licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem, a się nie da nic skrócić. Czyli 2 razy 5 to mamy 10 pierwiastków z 3 nad 3 razy 1 to jest 3. I to, co nam tutaj wyszło, to jest właśnie długość promienia okręgu opisanego na trójkącie naszym równobocznym. Oczywiście ta długość jest wyrażona w centymetrach, dlatego trzeba tutaj w odpowiedzi jeszcze zaznaczyć, że jest mowa o centymetrach. Zadanie numer 6. Oblicz długość łuku koła o promieniu 10 pierwiastka z 2 cm, na którym oparty jest kąt o mierze alfa równe 160 stopni. Długość łuku
Czyli ja tutaj zapiszę długość łuku mamy do policzenia. No takie zadanie bardzo rzadko spotykane gdzieś tam właśnie w szkole średniej z matematyki, aczkolwiek no, jest ważne i w tablicach możesz znaleźć wzór na długość łuku. Ja ten wzór oczywiście przepiszę. Będę oznaczała dużą literką L długość łuku, żeby ci się skojarzyła troszeczkę z obwodem koła. No bo wiesz o tym, że jak mamy na myśli, jak mamy koło, to łuk to jest dowolny fragment, prawda? To jest tutaj ten jest nasz łuk, dowolny fragment jakby obwodu koła, prawda? Czyli to jest dowolny fragment, może być szeroki, może być wąski, no i różnej, prawda, wielkości może być ten łuk. Tak możecie skojarzyć, jak strzelamy z łuku, prawda? Jest jakby łuk i tutaj mamy taki strzał z łuku, prawda? Więc tak sobie można skojarzyć. I to L ma swój wzór. Jak nie pamiętasz, to ten wzór jest w tablicach, rzadko spotykany, no ale trzeba wiedzieć. Natomiast można oczywiście łatwo to wywnioskować. Alfa dzielimy na 360 stopni, no bo całe koło ma 360 stopni, mnożymy przez 2πr, czyli tak jakby przez obwód. No bo łuk jest związany nie z wycinkiem koła, tylko właśnie z jego obwodem. No i teraz będziemy sobie podstawiać pod ten wzór, czyli za alfa 160 stopni podzielone przez 360 stopni razy 2π i pod r podstawimy 10 pierwiastków z 2. No trzeba odpowiednio poskracać, czyli ja po pierwsze skrócę sobie stopnie, skrócę sobie po zerze, no i teraz dalej skracam. No 16 i 36 przez 4 by poszło, czyli tu będzie 4, a tu będzie 9. No, dziewiątka nie bardzo już się z czymkolwiek skróci, dlatego ja tutaj dopiszę jakby nad 1 i teraz sobie pomnożymy to tak mądrze, albo jeszcze jedna linijka, no bo można to szybko pomnożyć. A ja może przepiszę, dla większości może lepiej, żeby było tak powolutku. Czyli 4 dziewiąte razy i tu będę mnożyła. Będę miała 2 razy 10, czyli 20 pierwiastków z 2π nad 1. No jak tak lepiej widzisz, to tak zapiszemy. I to się równa. I teraz mnożę górę z górą, dół z dołem. 4 razy 20 to jest 80 pierwiastków z 2π nad 9, bo 9 razy 1 to 9. Oczywiście długość łuku jest wyrażona w takich samych jednostkach jak promień, ponieważ mamy do czynienia tu z kawałkiem obwodu koła, czyli długość naszego łuku o takich warunkach w zadaniu wynosi 80 pierwiastków z 2π. Nad 9 cm. Zadanie numer 7. Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta EFG w skali K i ta skala wynosi 2 pierwiastki z 3. Wiedząc, że pole trójkąta ABC wynosi 4 cm², oblicz pole trójkąta EFG. Pierwsza sprawa. W zadaniu jest podana skala, więc ja ją przepiszę. I bardzo ważna informacja, że trójkąt ABC, tak jak czytaliśmy, jest podobny, taka falka, do trójkąta EFG w skali tej naszej właśnie K, która wynosi 2 pierwiastki z 3. To jest bardzo ważna informacja, dlatego że z podobieństwem oczywiście powinna Ci się kojarzyć pewne powiększenie, pomniejszenie, ok? Tylko zawsze młodzież ma problem z tym, który jest większy, który jest mniejszy. Otóż, skoro ten trójkąt jest do tego podobny w skali, która jest większa od 1, to znaczy, że ten będzie większy, bo to ten do tego jest podobny w skali, która powiększa, bo jest większa niż 1. Zatem tu podpiszemy sobie ABC. Ja oczywiście narysowałam tutaj przykładowe trójkąty, prawda? Przypominam, trójkąty są podobne wtedy, kiedy mają kąty równej miary, czyli tu alfa, tu beta i tu jakieś gamma, tu gamma, prawda? Ale no akurat kąty nas w tym zadaniu nie interesują, ale żeby to się wszystko ładnie nam zgadzało. I teraz, co mamy podane? Mamy podane pole trójkąta ABC, czyli pole, ja napiszę tego trójkąta mojego, niech będzie P1 sobie nazwę, i ono wynosi 4 cm². Mamy policzyć pole trójkąta EFG, czyli ja podpiszę, że pole tego trójkąta równa się pytajnik. Czyli naszym zadaniem jest policzyć pole. No, tak na pierwszy rzut oka, jakbyśmy sobie na to popatrzyli zadanie, to troszkę mało danych, tak się wydaje, nie? No bo co do pola? Każdemu pole trójkąta się kojarzy jedna, druga, a razy h. Okej, ale nie mamy ani a, ani nie mamy h. Dobrze, ale w tobie się powinny tutaj kojarzyć trójkąty podobne. W trójkątach podobnych zachodzi odpowiedni wzór na stosunek pól. Otóż pole tego trójkąta, który, jak tutaj mamy tak ułożone, pole trójkąta ABC do pola trójkąta EFG, czyli zapiszę P
nasze 1, bo tak mamy ułożone tutaj podobieństwo, czyli pole tego 1 u nas do pola drugiego, czyli pole pierwszego do pola drugiego, a P1 mamy w domyśle z rysunku widać pole trójkąta ABC, a P2 pole trójkąta EFG równa się, i był taki wzór właśnie, że to się równa K do kwadratu. Wzór na to, że stosunek pól figur podobnych jest równy kwadratowi skali, czyli jest równy K do kwadratu. Zatem, skoro tak, popatrz, to tylko ten wzór wykorzystamy. Czyli pod P1 podstawiam po prostu 4 bez jednostek, pod P2 no nic nie podstawię, bo ja mam P2 znaleźć, a za K podstawimy 2 pierwiastki z 3 i to podniesiemy do kwadratu. A więc 4 podzielone przez P2 to się równa 2 do kwadratu to 4, a pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, czyli 4 razy 3 to 12. Ale że tak się może niefajnie na to patrzy, napiszmy sobie nad 1 i oczywiście metodą mnożenia na krzyż. Czyli mamy 12 P2, to się równa 4 razy 1, czyli 4, dzielimy przez 12 i mamy, że nasze P2 to jest równe 1 trzecia, bo 4 dwunaste to jest 1 trzecia. Oczywiście jednostki centymetry kwadratowe. Nie powinno Cię zdziwić, że to pole naszego trójkąta, tego drugiego, wyszło takie malutkie, zaledwie 1 trzecia centymetra kwadratowego. Dlaczego? Dlatego, że skala była 2 pierwiastki z 3. Pierwiastek z 3 to jest około 1,7. Czyli 2 razy 1,7 to jest około 3,4. Czyli ten trójkąt został 3 razy około powiększony w stosunku do tego trójkąta. Ale w polu jest tak, że pole jednego do pola drugiego to się równa około 9, bo tam jest k kwadrat. Czyli tam było ponad 3, prawda? No tutaj mamy ponad 9. Dlatego to jest ponad 9 razy mniejsze pole od tego właśnie naszego pola. No i tak się składa, że wystarczy zastosować jeden wzór, bardzo ważny wzór. Przy okazji tego możemy tutaj powiedzieć, że boki trójkątów podobnych są w skali K. Obwody są w skali K, ale zapamiętaj, pola są w skali K do kwadratu. Tylko żebyś Ty miał świadomość tego, że jak napiszesz na odwód, to Ci wyjdzie zupełnie inna liczba, po prostu. Musisz dobrze czytać, który trójkąt do którego jest podobny. Trójkąt ABC jest podobny do EFG, czyli ten trójkąt podobny tu musi być u góry w liczniku jego pole. Pole tego podobnego do pola rzeczywistego, do pola tego, co było podane jakby w zadaniu, nie? Tylko w tym akurat wypadku było tak, że to pole tego trójkąta EFG, do którego podobny był trójkąt ABC, było do znalezienia. Można się tutaj troszkę pogubić, ale jeżeli będziesz pamiętał, że u góry jest pole trójkąta podobnego, tak jak czytamy, pole trójkąta, tu mamy trójkąt ABC podobny do EFG, czyli tu jest u góry pole tego właśnie trójkącika ABC, no to nie pomylisz się po prostu, jeżeli będziesz dobrze to czytał. Dlatego tutaj bardzo ważne w matematyce jest odpowiednie czytanie, bo jak przeczytasz sobie na odwrót, no po prostu źle zrobisz zadanie. Na to spotkanie przygotowałam właśnie 7 zadań. Postarałam się, żeby te zadania były różnorodne. To jest w dalszym ciągu geometria trójkąta. Kolejna lekcja z geometrii trójkąta. Jak geometria trójkąta jest bardzo ważna. Na tym spotkaniu skupiliśmy się głównie na, właśnie na polach trójkątów. Skupiliśmy się na trójkątach 30, 60, 90, ale pojawiło się również zadanie z trójkątami podobnymi, czy też z właśnie długością łuku naszego jakiegoś koła, ze wzorem, jak wyznaczyć długość łuku koła. A więc myślę, że w zupełności te zadania, ta różnorodność pokazała, że naprawdę dużo trzeba umieć do tej matury z matematyki i różnorodnych właśnie zadań, różnorodne wzory wykorzystywać, te, które oczywiście gdzieś tam się spotykają w arkuszach maturalnych. Jeżeli ta lekcja jest dla Ciebie oczywiście zrozumiała, zapraszam Cię może do pobrania sobie zadań na mojej grupie Ajka Mat. Jest zestaw zadań i możesz sobie przerobić te zadania jako takie sprawdzenie, czy jestem już dobry z tej geometrii trójkąta, którą tutaj robiliśmy. Natomiast jeżeli chciałbyś się nauczyć tych wszystkich wzorów na pole, no nie rozumiesz, kiedy który stosować, jakie są wzory na to pole, jakie wzory na to pole, a jaki to był wzór na właśnie na pole wycinka, a może długość łuku, a może chciałbyś o trójkątach podobnych troszkę więcej wiedzieć, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. I pamiętaj, nigdy nie jest za późno na naukę. Do zobaczenia!